Dzień dobry, witajcie na kanale Make Up After 40 w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie inaczej niż zwykle, bo dzisiaj mam do testów jedną markę, kilka produktów, marka Avon. Nie wiem, czy coś Wam to mówi. Lata świetlne jest na rynku, odkąd ja pamiętam, chyba ten Avon zawsze był. Ja byłam nawet jakiś czas konsultantką Avonu, później konsultantką Oriflame'u. Uwielbiałam je testować, uwielbiałam się nimi malować i tam była fajna, dosyć fajna pielęgnacja, jak na wtedy, jak na tamte czasy. Również były perfumy, no różne takie rzeczy, które ja pamiętam, jakby dobrze wspominam ten okres, dlatego że wtedy, kiedy ja byłam konsultantką, to albo było totalnie nic, zero z polskich kosmetyków, słabe to było jakościowo, albo była taka wysoka półka high level typu Dior i tak dalej. Kosmetyki bardzo drogie, na które większość kobiet nie było stać. Ja oczywiście kupowałam, jak zarobiłam na Avonie, kupowałam sobie kosmetyki właśnie Diora i innych wysokopółkowych marek właśnie, żeby po to, żeby mieć. Więc ten Avon to była taka moja działalność, powiedzmy, z której w ogóle nie czerpałam zysku, bo cały pieniądz przeznaczałam na kolejne kosmetyki. Więc no tak to się odbywało, słuchajcie. Postanowiłam sobie, okej, wpadł mi w ręce kalendarz adwentowy i on tak naprawdę czekał trochę w szafie, zanim go otworzę. Przyszedł czas na niego, więc rozpakowałam i te kosmetyki, które da się przetestować, no bo tam były jakieś jeszcze lakiery, odżywki do paznokci, no to sobie darowałam. Natomiast tu zainteresowała mnie jedna rzecz bardzo, taka maska. I słuchajcie, ja ją od razu wygooglowałam i zobaczyłam, że na Ezebrze kosztuje 9 zł. Więc pomyślałam sobie, okej, taka maska peel off za 9 zł na pewno wystarczy na kilka użyć, bo jest 50 ml tego w tym opakowaniu. Więc zobaczymy, od tego właściwie zaczniemy odcinek, czyli od nałożenia maski. Zobaczymy, jakie mam pierwsze wrażenie w tej masce, czy w ogóle coś ona dała, jakiekolwiek odczucie mam. A później jeszcze kilka rzeczy z kolorówki. Mam nadzieję, że Wam odpowiadać będzie taki odcinek. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam. Tak wygląda ta maska. To jest maska z płynnym złotem. Przeczytam Wam, co tutaj jest napisane o tej maseczce. Jest to maseczka peel-off, czyli taka, która zastyga i później tylko ją zrywamy, która dzięki drobinkom złota pięknie rozświetla cerę. Pozostawia ciepłą, promienistą poświatę na skórze, rozświetla cerę, nawilża, usuwa suchość. Maska została stworzona z myślą o cerze suchej, szarej, zmęczonej, pozbawionej blasku. Jej odżywcza formuła głęboko nawilży suchą skórę, usunie zanieczyszczenia, pomoże utrzymać skórę w zdrowej kondycji. Zapewni cerze odpowiednią pielęgnację, a zawarte w formule płynne złoto pozostawi na skórze promienistą, ciepłą poświatę. Ja co prawda suchej skóry nie mam, ale mojej skórze też przyda się promienista poświata i nawilżenie, bo pamiętajcie dziewczyny, że nawet jak macie skórę mieszaną czy tłustą, to prawidłowy poziom nawilżenia i też dbanie o tą barierę hydrolipidową, szczególnie jak używacie kwasów czy retinolu, to jest bardzo ważne, więc wypróbujemy dzisiaj tę maskę. Od razu będę ją nakładać. No pachnie jak taka peel-off maseczka. Ja mam tutaj taki płaski pędzel, tak on wygląda, płaski pędzel marka Jacobsa. Ja go używam właśnie do nakładania takich masek typu peel-off. Ja już oczywiście skórę mam przygotowaną, umytą. Nałożymy tę maskę. O, wcale nie jest jej tak dużo, słuchajcie. Ja tak pomyślałam sobie, że może starczy na 2-3 razy. Ale patrzę, że nie jest wcale tak dużo. Ten pędzel jest też fajny, bo nie zostaje dużo produktu na pędzlu, tylko on fajnie przenosi, ale pachnie, jejku. Aż oczy szczypie ten zapach, ojej. Ja lubię pachnące, pachnące kosmetyki, ale nie lubię takiej, wiecie, takiej przesady.
O, tutaj aż oddychać nie można. Ojejku. No dobrze. Tak myślę, że chyba jeszcze nałożę na dekolt, ponieważ jej jest 50 ml. Zobaczcie, no swobodnie mogę sobie ją jeszcze na dekolt, na szyję, przepraszam, nałożyć. Nie wiem, czy mi na dekolt starczy. Myślałam o szyi, a powiedziałam dekolt, ale może rzeczywiście jeszcze ją, zobaczcie, jeszcze jest połowa, także jeszcze chyba dam jej troszkę na dekolt. A co tam, niech sobie idzie niżej. Zobaczymy. Ogólnie ja jak maski nakładam, szczególnie jak to nie są maski w płachcie, to zawsze nakładam na szyję i na dekolt również, słuchajcie, żeby to było, żeby to ta moja szyja i dekolt również dostały nieco dobroci, tym bardziej, że szyja i dekolt się nam też starzeją i one bardzo szybko się starzeją. I też właśnie często jest tak, że panie mają wypielęgnowane twarze, no a na szyi, po szyi niestety widać, że już pani jest w wieku, no takim powiedzmy starszym. Bardziej widać zawsze po szyi, w większości przypadków widać bardziej po szyi niż po twarzy. Sam proces nakładania bardzo przyjemny, ta maska jest taka chłodna. Więc sam ten proces nakładania maski bardzo lubię. Ok, i myślę, że zostało mi tej maski jeszcze na raz. Także jeśli chodzi o cenę 9 zł, no to jakby nie jest to jakaś wygórowana cena. Zobaczymy teraz, co ta maska mi da. Także opuszczę Was na jakieś pewnie 10-15 minut, żeby mi się ładnie to wszystko wchłonęło. Po drodze jeszcze nałożę krem pod oko, Cream Yoga Collection. Mam nadzieję, że znacie, jeśli nie znacie, to polecam. W tych pieniążkach lepszego kremu nie dostaniecie. Kwas hialuronowy, masło shea, kofeina, ziele świetlika, plus jeszcze komórki macierzyste z winogron. I pojawia się za czas jakiś, jak już ta maseczka mi się wchłonie i zrobi się z maski folia, którą będę mogła sobie po prostu zedrzeć z twarzy. Okej, słuchajcie, minęło dobrze ponad pół godziny i teraz postaram się to wszystko zerwać. Bardzo lubię tę czynność i tutaj już widać, że nałożyłam trochę za grubą warstwę, bo mi się nie wszystko wchłonęło. Aczkolwiek już tyle czasu mam tę maskę na twarzy, że postanowiłam już to ściągnąć. No tak, tutaj chciałam przydobrzyć. Poza tym, wiecie, inaczej jak się nakłada przy lustrze, a inaczej jak ja mam gdzieś tam daleko podgląd i nie widzę, ile nałożyłam, na czuja to robię, więc to powinno tak naprawdę, to powinno się nałożyć cienką warstwą tak, żeby to po prostu zeszło, tak jak mi tutaj schodzi, prawda, kawałkami. Także kawałkami widać, że było ok, a kawałkami tutaj mam pewnie za dużo produktu i on się po prostu nie wchłonął do końca. No ale tutaj, o, czułko jak ładnie zeszło, zobaczcie, ale to satysfakcjonujące, strasznie lubię później takie właśnie to zrywanie. Szczerze mówiąc, najbardziej właśnie lubię te maseczki peel off, takie do ściągania, bo ja bardzo lubię ściągać je. Ok, resztę sobie zmyję, tuż. Weszło mi tu we włosy. Dobra, chyba jednak zrobię to poza kamerą. Skóra umyta. Słuchajcie, teraz tak, moje odczucia. Czuję bardzo dużą gładkość, wygładzenie naskórka. Tak jakby razem z tą maską też zszedł martwy naskórek. Może dlatego właśnie ona się nazywa peel off, bo również z tą właśnie płachtą, tak, zdejmuje nam martwy naskórek, czyli tak jakby od razu mamy też odżywienie, ale i peeling zrobiony przy okazji, przynajmniej taki powierzchowny, więc no, czuję odświeżenie, nie wiem, czy mam jakąś złotą poświatę, bo akurat tego zupełnie nie widzę. Skóra jest trochę zaczerwieniona, no bo ja jednak próbowałam domyć te miejsca, które mi nie zeszły. Mam nadzieję, że tutaj wszystko domyłam. Więc teraz tak,
psiknę troszkę skórę tonikiem. Okej. Sorry za tą mokrą bluzkę, ale to tylko woda, także tak. No i oczywiście maniakalnie kolejna warstwa mojego kremu pod oko Cream Yoga Collection, bo przy okazji mycia twarzy też mi się ten krem zmył. I dzisiaj pokażę Wam kolejną moją pielęgnację. Ja w ogóle mam taki, prowadzę sobie taki kalendarz pielęgnacyjny. Nie wiem, czy byście chciały o tym posłuchać, bo ja nie mam tak, że każdego dnia używam tego samego. Nie, mam tak zwany kalendarz pielęgnacyjny i mam różne kosmetyki, używam w różnych dniach. O, może w ten sposób, więc to jest taki mój plan pielęgnacyjny. Teraz słuchajcie, coś, co mogę Wam też polecić, zresztą było w polecajkach 2021 roku, to jest Kores. Linia nazywa się Bio Shape Lift, bo chyba tak się nazywa, Bio Shape Lift. Jest to serum do szyi i dekoltu i też do dolnych partii twarzy, ja to serum nakładam na całą twarz i krem. Krem do cery mieszanej. Słuchajcie, coś fantastycznego, przepięknie liftinguje, podnosi owal i zagęszcza. Co prawda, słuchajcie, ona ma tutaj, to serum ma taki jakby roller, taki jakby masażer, ale moim zdaniem to jest w ogóle niepotrzebne, bo mnie to tylko irytuje. Ja wolę sobie to serum zawsze nałożyć po prostu dłońmi. I dłońmi wmasować, ewentualnie użyć jakiegoś masażera. Chyba, że ktoś nie ma. Chyba, że ktoś nie ma, a innego i chce koniecznie użyć tego, co jest, że tak powiem, dane tutaj, to jak najbardziej tak. Ale za każdym razem mnie irytuje to, że ja przynajmniej mam też, że muszę iść pod wodę i zmyć to, bo mi się wydaje, że jak ten produkt zostaje, tak wiecie, nieschowany pod zakrętką, to wydaje mi się, że tam po prostu się bakterie zalęgają, więc ja to myję za każdym razem przed użyciem, po użyciu właściwie, po użyciu, nie przed użyciem, ale naprawdę produkt kozak, zarówno serum, jak i krem. Są to cudowne kosmetyki dla cery dojrzalszej, takiej jak moja, która wymaga już podniesienia, zagęszczenia, zliftingowania, trochę zagęszczenia tej skóry w takim sensie, żeby ona nie robiła się wiotka. Ja teraz też trochę schudłam, więc bardzo dbam o to, żeby też z zewnątrz tej skórze dać, nie dać możliwości tak naprawdę, żeby ona mi gdzieś tam zaczęła zwisać na twarzy, no bo to by nie było fajne. Także jak w pewnym wieku traci się trochę na wadze, to też trzeba pilnować, żeby skóra, jakby, ponieważ no, tkankę tłuszczową też tracimy na buzi, a tkanka tłuszczowa też nam tą buzię jakby do góry trochę podnosi, tak? Jak mamy tu więcej w policzkach tłuszczu, tych poduszeczek tłuszczowych, no to wiadomo, że skóra się bardziej uniesie, a jak tracimy te komórki tłuszczowe, również na twarzy, no to siłą rzeczy wszystko nam idzie w dół. Także ja tutaj bardzo dbam o to, żeby moja buzia miała jak najmniejszy uszczerbek, mimo że trochę jakby z wagi zeszłam. No i po masażu u mnie buzia jest zawsze czerwona. To świadczy o tym, że mam zdrową skórę, że dobrze reaguje, że jest dotleniona, zaczerwieniona, krew szybciej krąży, tlenu więcej idzie do tkanek, no i tylko się cieszyć, więc jeszcze troszkę tutaj przemasuję te newralgiczne punkty. Już nie będę sobie robiła pełnego masażu, tylko taki częściowy. Odprowadzę limfę. Ok, buzia jest przygotowana do makijażu, także ja na moment zniknę.
Przygotuję sobie make-up na tyle, żeby przetestować to, co mam dla Was, czyli pomadkę, kredkę, maskarę z primerem oraz chyba jest błyszczyk i krem do rąk. Także na moment znikam, zaraz się pojawię troszeczkę w innym anturażu. Jestem. Makijaż zrobiony, jeszcze niedokończony, nie ma rzęs pomalowanych, nie ma ust zrobionych. Jeszcze kredeczka jest tutaj do przetestowania. Co prawda w czarnym kolorze od Avonu, ale zobaczymy, bo miałam wrażenie, że jak robiłam sobie nią swatcha na dłoni, że ona jest bardzo mięciutka. Rzeczywiście jest przemiękka, mięciusieńka na maksa. Czekajcie, jeszcze tylko szukam jakiegoś cienkiego, jakiegoś pędzelka, żeby ją ładnie sobie tutaj troszkę rozetrzeć. Zobaczymy, czy to się w ogóle da. Wiecie co? Kredka fajna, super masełkowa, sunie po powiece, bardzo ładnie się rozprowadza, ale natychmiastowo zastyga. Trzeba bardzo szybko blendować, jeżeli chce się trochę ją rozchmurzyć, rozetrzeć, to trzeba działać szybko, bo naprawdę miałam z tym dosyć dużą trudność. Teraz rzęsy i tutaj mamy primer, no i będzie jeszcze tusz. Zobaczymy, jak ten primer pachnie jak maskara. Zobaczymy, czy to jest coś na wzór tego varieté, czy tam varieté na wzór tego primera. Co mi się nie podoba, to słuchajcie, jest mega twarda i kująca szczoteczka. Ja potrafię pracować takimi małymi, drobnymi szczotkami, ale tutaj jest za każdym razem kuj-kuj, aż mi łzy poleciały z oczu. No i teraz maskara. Euphoric, tak się nazywa. Szczoteczka taka zwykła. Tak wygląda szczotka. Jest totalnie zwykła, ale w kształcie stożka. Zobaczymy, jak tutaj mi będzie działać z tym primerem. No ej, ładnie jest. Kurczę, za pierwszym razem i tak ładnie. No bardzo ładny efekt. Ja się nie spodziewałam, szczerze mówiąc, naprawdę. Nie spodziewałam się. Bardzo ładny efekt. Czarne, widoczne rzęsy. No, naprawdę, jak na pierwszy raz jestem naprawdę zaszokowana, raczej pozytywnie. Nie spodziewałam się takiego efektu, szczerze mówiąc. I ostatnia rzecz, którą mam do przetestowania, właściwie to dwie, ale tutaj jest błyszczyk, a tutaj jest pomadka. Pomadka jest czerwona, więc dzisiaj przetestujemy pomadkę, która ładnie zresztą pachnie. Ja Wam jeszcze może pokażę opakowanie, bo opakowanie jest też ładne, ciekawe, matowe, z napisem Avon. Kolor pomadki, zrobimy swatcha, aż szkoda. Kolor pomadki jest przepiękny, taki, taka czerwień, ale taka różowa czerwień. Bardzo lubię tego typu czerwień. Ja sobie nałożę jeszcze na usta, jeżeli pozwolicie, kredkę, żeby mi przytrzymała kredka tę pomadkę. Myślę, że będzie idealna kolorem, albo prawie idealna kolorem. Jest to kredka Pierre René Lip Matic w kolorze 04, przepraszam. Także zacznę od tego. No i teraz pomadka. Ja specjalnie tej kredki nie rozprowadzam po ustach, żeby była widoczna pomadka. Powiem tak, to już jest ten czas, gdzie podsumujemy sobie odcinek. Tak jak mówiłam, chciałam przetestować kilka kosmetyków, tych, które miałam.
Zacznę może od tej maski. Słuchajcie, maska nie wydaje się zła, wręcz wydaje się fajna. Ja w ogóle lubię te maski peel-off, bo one, tak jak mówiłam, razem z tym, że odżywiają i rzeczywiście nawilżają tą naszą skórę, to jeszcze zdejmują nam ten martwy naskórek i rzeczywiście tutaj była taka ta buzia gładziutka, fajnie przyjęła kosmetyki, później pod pielęgnację, dobrze wygląda makijaż na tej skórze po masce, więc jakby pierwsze wrażenie ok. Co zaś się tyczy reszty kosmetyków, duże wrażenie zrobił na mnie ten duecik primer plus maskara. Rzęsy wyglądają bardzo ładnie, zachęcająco. Jestem tylko ciekawa, ponieważ ta maskara jest tuż, mam wrażenie, że taki może nie suchawy, ale taki, on wygląda tak, jakby ta maskara już była 2 tygodnie otwarta, wiecie, taka już dojrzała, idealna właśnie do malunku rzęs, więc jestem tylko ciekawa, czy on nie zacznie mi wysychać i tutaj na pewno ten tusz przetestuję dalej, bo ładnie wygląda na rzęsach, więc będzie po prostu noszony. Za jakiś czas na pewno się dowiecie, co ja o nim sądzę. No i pomadka. Satynowe wykończenie, bardzo ładna taka czerwień, ale taka czerwień wpadająca w róż, a nie w cegłę. To jest taki kolor, który ja lubię. I ponieważ ja nie noszę pomadek albo noszę pomadki rzadko, a moja mama uwielbia taki czerwony, to ja myślę, że ja jej po prostu sprezentuję tę pomadkę i ona będzie w niebo wzięta. No i w duecie z tą kredeczką trójka, czwórka Lip Matic od Pierre René. No wygląda to obłędnie. Naprawdę jestem szczerze zdziwiona. Jeszcze na koniec użyję kremu z lawendą, z rumiankiem, z olejami. Bardzo mi się spodobał też krem do rąk, fajny. Ładnie pachnie, fajny taki, nie tłusty, ale film zostawia. Ja lubię, jakby nie lubię, jak krem jest taki, że go nałożysz i za chwilę nie ma. Także lubię, jak coś tam, taka lekka warstwa zostaje na tych dłoniach. Ja mam wrażenie, że one są takie wtedy nawilżone, natłuszczone i odmłodzone. Pamiętajcie właśnie, że ręce też zdradzają nasz wiek. Ręce też nam się starzeją, a szczególnie teraz, kiedy naprawdę sporo myjemy, sporo tych odkażaczy, spirytusów i wszystkiego innego na te dłonie nakładamy. Ja mam teraz wręcz hopla na punkcie rąk, żeby właśnie też robić peeling, żeby nakładać pielęgnację. Polecanko, kremik zacny. Myślę, że na tyle jestem zdziwiona, może nie jakąś super jakością, ale dobrą jakością tych kosmetyków, że myślę, że pokuszę się o zakup jakichś paletek, może jakichś podkładów, a może napiszcie mi w komentarzu, może są tu dziewczyny, które używają kosmetyków z Avona i mają jakieś swoje perełki. Napiszcie mi, co ja mam kupić i co ja mam dla Was przetestować. O, może tak. Dziękuję ślicznie za odcinek, zapraszam na kolejne. Konto na Instagramie również jest dla Was, Makeup After 40, zapraszam. Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia. Trzymajcie się.